Kamil M. po zamieszczeniu tego zdjęcia z podpisem Witkowski będziesz następny dość szybko usunął je z profilu. Ale o zdjęciu zdążyły się dowiedzieć media i prezydent Radosław Witkowski. Prezydent powiadomił o sprawie policję. Kamil M. został zatrzymany w środę w Gdańsku i przewieziony do Radomia. Tu usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych pod adresem prezydenta Radomia. Prokurator przesłuchał Kamila M. w dniu dzisiejszym. Podejrzany przyznał się do tego, że zamieścił zdjęcie na portalu społecznościowym, które sam wykonał wcześniej. Jego zamiarem nie było uczynienie komukolwiek krzywdy. Z wyjaśnień wynika, że zdaniem podejrzanego to miała być artystyczna prowokacja, która miała na celu zachęcić innych do dyskusji. Jakiego rodzaju dyskusji nie wyjaśnił. Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowy areszt dla Kamila M. Sąd decyzję podejmie w piątek rano. Kamilowi M. grozi kara do 2 lat więzienia.